Gdzie jest dzwonek? Czy ktoś go ostatnio słyszał? Pytanie do uczniów. Co się stało z dzwonkiem i czemu go nie słychać? Czy wam to się podoba? Usunęli te dzwonki, ponieważ uczeń się dezorientował, gdy dźwięk takiego dzwonka był. Od razu, o, muszę wyjść na przerwę. Dlatego je wyłączyli. Szkoła bez dzwonków jest fajna, mi się podoba, ale jest nieintuicyjna, bo jeśli ktoś nie ma zegarka, to nie wiadomo, kiedy jest lekcja, kiedy przerwa. Podoba mi się szkoła bez dzwonków. Szkoła bez dzwonków jest bardzo fajna, ale nie wiadomo, kiedy pójść na przerwę. Dziękuję. Jestem za szkołą bez dzwonków. Pozdrawiam. Coś innego, ale właśnie czasami można się łatwo zgubić w tym przedziale czasowym między lekcjami. Wszystko ma plusy i minusy, ale czasami po prostu nie wiadomo, kiedy zaczyna się lekcja i przez to możemy mieć spóźnienia albo coś, więc to jest... Brak dzwonków jest jednym z czynników, który sprawia, że chce mi się czasem wracać do szkoły, bo nie boli aż tak głowa od hałasu i krzyków. Poza tym jest mniej skoordynowane to, jak dzieci wychodzą z klas, to zazwyczaj po dzwonku był krzyk po tym, a teraz nie wiedzą, kiedy jest dzwonek, więc nie krzyczą. A przynajmniej nie jest zsynchronizowanie, więc jest ciszej. Spytamy na samej górze, gdzie zapadały się dzwonki. Porozmawiamy z panią dyrektor Izabelą Milan na temat szkoły bez dzwonków. Skąd wziął się pomysł na wyłączenie dzwonków w szkole? Ten pomysł wziął się po części z mojej głowy, ale też z sugestii nauczycieli, rodziców i samych uczniów tak naprawdę. No dobrze, a czy są jakieś korzyści z tej szkoły bez dzwonków? No w mojej ocenie widzę same korzyści. Nie ma hałasu. Nie ma takiego nagłego wybiegania z klasy po zakończonej lekcji. I nauczyciele i uczniowie w mojej ocenie bardziej pilnują swojego zegarka i poruszają się zgodnie z jego wskazówkami. Nie trzeba o rozpoczynającej się czy kończącej się lekcji im przypominać. Czy pojawiły się obawy w związku z wycofaniem tych dzwonków? No jeśli coś się wprowadza, to jakaś obawa zawsze się tam rodzi, a głównie ona była spowodowana tym właśnie, o czym wspomniałam wcześniej, czy nauczyciele i czy uczniowie będą na tyle zdyscyplinowani i będą śledzić wskazówki zegarka, swojego zegarka, tak? I nie będą spóźniać się na lekcje, no głównie spóźniać się na lekcje, bo wyjść na przerwę to raczej w tą stronę, to raczej tego się pilnuje, natomiast czy punktualnie będą się rozpoczynały lekcje, czy uczniowie nie będą tego jakby wykorzystywać, tłumacząc się, że nie było dzwonka, więc nie wiedzieli, czy przyjść na lekcję, ale ten problem jakby wygląda na to, że nie istnieje. Dobrze, czy nasza szkoła nadal będzie szkołą bez dzwonków? Nic nie wskazuje na to, że tak miałoby się zmienić, ponieważ rozmawiając z nauczycielami, z samymi uczniami, z rodzicami, bardzo pochlebne informacje słyszę na ten temat. W związku z tym nie widzę powodów do tego, żeby to zmieniać. Wszystkim się to podoba i myślę, że w przyszłości dalej będziemy tak to utrzymywać. Dziękujemy. Ja również bardzo dziękuję. Zalety szkoły bez dzwonków. Samodyscyplina i nauka z zarządzaniem czasu przez uczniów. Mniejszy poziom hałasu, dzwonek to około 90 dB. Lepsze samopoczucie uczniów. I nauczycieli. Uczniowie spokojnie wychodzą na przerwy. Ten nauczyciel kończy lekcję, nie dzwonek. Szkoła bez dzwonków korzystnie wpływa na dzieci, które mają nadwrażliwość słuchu. W szkole jest mnóstwo zegarów, dzięki którym można kontrolować czas. Posłuchajmy.
tej ciszy. Niech trwa.